Siemandero, Kamil Carfishing. Witajcie na Edwards Lake. Przyszło ocieplenie tej jesieni, bo ta jesień już troszeczkę przyszła w tym roku szybciej. No i troszeczkę nie ma co ukrywać, przymroziło. W ciągu dnia i w ciągu nocy temperatura troszeczkę spada, więc stosunkowo szybciej przyszła ta nasza kochana jesień. Ale myślę, że pora roku taka, na którą mnóstwo karpiarzy czeka. Ja bynajmniej czekam bardzo i zawsze co roku. Jest to moja ulubiona pora, aby posiedzieć trochę w swoim M1. A gdzie nie lepiej, jak w swoim namiocie. Cisza, spokój, możemy naprawdę i odpocząć, i się odstresować, no i przede wszystkim polować na piękne, fajne ryby. Tak jak wspomniałem, ja jestem na Edwards Lake już kolejny raz, bo tutaj w tym roku udało mi się zrobić już kilka fajnych zasiadek. Kilka nocy spędziłem tutaj pod namiotem. Tak jak kiedyś, moje zasiadki były troszeczkę dłuższe, tak w tym roku z racji obowiązków zawodowych, rodzinnych, mam dużo więcej takich szybkich zasiadek. Ta również będzie 48-godzinna, ale da się, fajnie, trochę ciężko się rozkładać i szybko zaraz składać, ale to co najważniejsze, to jest nad wodą i to co najważniejsze, możemy w ciszy i spokoju zapolować na karpie i to co możemy, to przede wszystkim odpocząć, bo to jest najważniejsze. Ja zaczynam swoje 48 godzin na Edwards Lake, biorę się za montażkę zestawów, biorę się za przygotowanie troszeczkę jedzenia, wypływam na wodę, kładę swoje zestawy, zapominam o nich i cierpliwie czekam. Zapraszam na szybki vlog z Edwards Lake. Siemanko! No i co? Jesienne wieczory to są tak zwane szybkie wieczory. Pan Bóg światło włącza i momentalnie ze stylówy ciepłej t-shirtowej zmienia się stylówa na t-shirt termo oraz ciepła bluza i kubek ciepłej zielonej herbaty. Posłuchajcie, wędki już w wodzie, trzy kije w wodzie. Pokrótce opowiem Wam, zanim usnę, troszeczkę o tym, co w wodzie i troszeczkę o tym, jakie zestawy tutaj skonstruowałem. I jeszcze opowiem Wam o jednej bardzo ważnej kwestii, którą się Wam chcę pochwalić. Jeżeli chodzi o zestawy, poszły trzy zestawy do wody, bardzo delikatnie. Aromat, smak, citrus, czyli słodka, mleczna nuta zapachowa. Jedna kuleczka 15 mm wafters. Później na drugim zestawie jeden pop-up, również 15 mm, około 3 cm podniesiony od dna. I na trzecim zestawie również 15 mm citrus. Do każdego zestawu podpiąłem małą kiełbaseczkę, małą PV-kę z pokruszonymi flejkami citrusa. Do tego zasypałem swoje tutaj stanowisko, swoje miejsce, gdzie kładłem swój zestaw, troszeczkę orzechem i troszeczkę konopią, również z flejkami i zalane to wszystko było syropem citrusowym. No i tak tutaj moje zestawy wylądowały w wodzie. Jeżeli chodzi o głębokości, obławiam tutaj rów 3,5 metra i, że tak powiem, druga część tego rowu płytsza 2,5 metra oraz tutaj po lewej stronie mój lewy kij obławia zaraz, że tak powiem, ucięcie ziela i 2,5 metra. Zestawy położone, zestawy zasypane. Myślę, że cierpliwie czekać. Mamy dopiero godzinę
w 18:30, no ale już jak sami widzicie, jest mega, mega ciemno. To jest pierwszy temat, o którym chciałem Wam powiedzieć, zanim tutaj zakończymy dzień i zanim pójdę sobie spać. Drugi temat, dla mnie bardzo ważny, ten kto śledzi moje story, ten kto śledzi moje relacje na Facebooku, na Instagramie, moje posty, wie o tym, że troszeczkę mnie nie było, ale jest to tylko i wyłącznie spowodowane tym, że mnóstwo obowiązków zawodowych oraz mnóstwo obowiązków rodzinnych, no troszeczkę mnie przystopowało. COVID też zrobił swoje, gdzieś tam ja żyję z gastronomii, więc możecie się spodziewać, o co tutaj tak naprawdę dokładnie mi chodzi. No zostałem troszeczkę pozamiatany, ale najważniejsze to, że stoję dzisiaj tutaj w tym miejscu, a nawet raczej siedzę i jestem bardzo zadowolony, dlatego że to już wszystko za mną i mam nadzieję, że już się to więcej nie powtórzy. Helikopter nam to troszeczkę zakłóca. Mam nadzieję, że już się to nie powtórzy, bo powiem Wam, że troszeczkę dało się we znaki. Wiecie co? Tradycyjnie kończy mi się bateria, więc za chwilę zmieniam baterię i zaraz do Was wracam. Klaps numer 2. Powracam. Bateria zmieniona. No tak to już jest. Powiem Wam, że teraz jak jest troszeczkę zimniej, to wiadomo, te wszystkie baterie dużo, dużo słabiej wytrzymują. No temperatura tutaj na zewnątrz robi swoje. Baterie niestety zimna nie lubią. Okej, wracamy do tematu. Mówiłem na temat COVID-a, tak, mówiłem na temat tego, że troszeczkę mnie pozamiatał, troszeczkę mnie cofnął. Musiałem zrobić z 3 kroki w tył, ale tak jak mówię, na szczęście jestem tutaj w tym miejscu, w którym jestem. Jestem bardzo zadowolony, bo wspólnie z Karolinką, to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, tylko wspólnymi siłami możemy coś zdziałać. Wspólnie wyszliśmy troszeczkę na prostą, znaczy myślę, że w Daje już jesteśmy na prostą, ale to co najważniejsze, to co tutaj zarówno u mnie, jak i u Karoliny przemawia za tym wszystkim, to jest to, że i dajemy sobie radę i towarzyszy nam przy tym bardzo dużo uśmiechu, a on jest tutaj mi się wydaje największym lekiem i największym lekarstwem. Jeżeli chodzi o tematy karpiowe zostały przeze mnie troszeczkę zaniedbane, a z racji tego, że musiałem się skupić na tym, na pracy, na tym, aby zapewnić rodzinie wszystko to, czego potrzeba, bo to jest tym wszystkim najważniejsze. Ale wracamy. Pierwsza sprawa. Facebook, Instagram. Będzie mnie coraz więcej na Facebooku, bo teraz troszeczkę zaniedbałem Facebooka. Bardzo dużo jestem aktywny na Instagramie. Bardzo dużo Instagram daje możliwości rozwojowych, więc tam też zapraszam do obserwacji. Ale również powrócę na Face'a i również na tego Face'a będzie mnie coraz więcej. I teraz rzecz dla mnie, która jest najważniejsza. Ten, kto obserwuje, na pewno już troszeczkę się wie, troszeczkę domyśla. Nie ma dnia, żeby ktoś nie napisał wiadomości, czy tak, czy nie, czy to prawda, czy nieprawda i tak dalej. Posłuchajcie, kiedyś, jakiś czas temu, kiedy zacząłem karpiowanie i tak bardziej chciałem czegoś więcej, no moim celem, moim marzeniem było wejść level wyżej, nawet 2 levele wyżej. Jestem taką osobą, że jeżeli robię coś, to staram się robić to na 100% i jestem też taką osobą, że w karpiowaniu staram się odnajdywać i w karpiowaniu ja muszę żyć, intensywnie, nie mogę stać w miejscu, u mnie musi się dziać, tak? Kiedyś zamarzyłem sobie, bardzo mi się podobała zdjęcia, czyli fotografie wędkarskie z karpiami i nie tylko, również wideo, kręcenie materiału wideo, później montaż. To wszystko troszeczkę zajęło czasu, zanim tutaj wspólnie z Karolą wyposażyliśmy się w odpowiedni sprzęt wideo, w odpowiedni sprzęt foto. Zaznaczę, że i tak czy tak to zawsze jest wszystko robione amatorsko, po swojsku, ale sprawia nam to mnóstwo radości i poniekąd spełniliśmy swoje kolejne marzenie, dlatego że ja bardzo chciałem robić to troszeczkę wyżej niż podstawowo.
troszeczkę chciałem więcej tego wideo kręcić, co troszeczkę chciałem bardziej zrobić lepszy montaż, zrobić lepsze zdjęcie, no i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam jestem na takim etapie, gdzie jestem z tego zadowolony. Czasami coś mi wychodzi lepiej, czasami coś mi wychodzi gorzej, ale dumny najbardziej jestem z tego, że spełniłem swoje kolejne marzenie. Moja karpiowa praca, moje karpiowe marzenia były też również takie, abym połączył siły z jakąś wiodącą prym w Polsce i nie tylko w Polsce, również w Europie, marką karpiową. No, wydaje mi się, że ciężko na to pracowałem, bo zajęło mi to kilka lat. I tak naprawdę przychodzi moment, na który tak naprawdę czekałem. Przychodzi moment dla mnie 100% satysfakcji. Kamilo Carfishing, że tak powiem, dołączył do chłopaków z NESH Team Polska, z czego jestem bardzo dumny. Jest to nowa przygoda, z którą ja jestem bardzo zajarany i bardzo podniecony. Tak jak mówię, to, na co pracowaliśmy, myślę, że kilka fajnych parę lat, w końcu zaowocowało. I z czego jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy. Bardzo dziękuję za zaufanie chłopakom i mam nadzieję, że zarówno życzę sobie, jak i życzę im, aby nasza przygoda napawała mnóstwem uśmiechu, mnóstwem radości i żebyśmy się spotykali bardzo często nad wodą, łowili piękne ryby i spędzali tutaj mnóstwo godzin, nocek, dni na rybach, bo to w tym wszystkim jest najważniejsze. Kupa uśmiechu, szacunek, to jest to, co ja sobie najbardziej cenię. Ja w swoim karpiowaniu i w swoim życiu i tym, co robię, nie lubię monotonii, ja lubię, jak się coś dzieje, u mnie się musi coś dziać. Dlatego nie zaprzestałem w miejscu, nie stoję na jednym poziomie, ponieważ jest to dla mnie za bardzo monotonne. Ja potrzebuję wyzwań, potrzebuję atrakcji i potrzebuję robić to, co robię na 100%, a nawet na 110%, a tylko i wyłącznie ciężką pracą jesteśmy w stanie sobie zagwarantować swoją przyszłość i tylko i wyłącznie ciężką pracą jesteśmy w stanie sobie tą przyszłość ułożyć z tym, z kim się chce, bo pamiętajcie, że jeżeli dążymy do jakiegoś celu, to prędzej czy później dzięki naprawdę ciężkiej pracy jesteście w stanie go osiągnąć. Ja dziękuję bardzo chłopakom jeszcze raz z NESH Team Polska za zaufanie. Mam nadzieję, że nasza przygoda, która właśnie się rozpoczęła, będzie długo i będzie bardzo, bardzo fajna. A więc teraz już oficjalnie Kamilo Carfishing, NESH Team Polska. Jeżeli ktoś jeszcze chce zadać to pytanie, a nie ma dnia, mówię, żeby ktoś nie zadawał, no to już macie odpowiedź. Ja nie odpisuję na wszystkie wiadomości, na wszystkie pytania, dlatego też, ponieważ jeżeli kogoś znam, to jak najbardziej odpowiem mu, nie, nic nie mam do ukrycia i tak dalej. Ale też nie lubię w ludziach, jak ktoś jest bardzo wścibski i kompletnie się nie znamy, a zadaje mi takie pytania, jakby po prostu był na jakimś przesłuchaniu. Nie każdy robi to, co lubi, nie każdy robi to, co kocha, a każdy będzie zadowolony. Więc trzymajcie się, ja ciepła herbata, idę zaraz troszeczkę odpocząć do namiotu. No i oby widzimy się przy rybie, przy braniu, bo liczę i mam nadzieję, że takowe niedługo nastąpi. Witajcie, po straconej rybie w nocy, ryba pomachała mi ogonem i w kępie ziela się wypięła, uciekła. Mamy tutaj oto taką niespodziankę do kawusi. Poranna rybka, poranny karpik. Pierwszy karpik w listopadzie i to pierwszy na Edwards Lake. Piękne, ułuszczone te karpie tutaj są. Już wspominałem to początkiem roku,
jak byłem tutaj na zasiadce. Ryba z rowu, 3,5 metra, delikatny zestaw, na włosie pojedyncza 15 mm, cytrus. No i mamy to. Mamy pierwszego listopadowego karpika. I to jak ślicznego. A dzień dzisiaj mamy soczysty. Podkoszulka, mega słońce. Mega, mega się cieszę. Dobra, zwracamy rybce wolność, a Wam pokażę teraz zestaw i troszeczkę o nim porozmawiamy. Przede mną wywózka, więc w dwóch zdaniach opowiem Wam o przyponie, o którym przed sekundą wspomnieliśmy. Na ten właśnie przypon o poranku została złapana ryba, którą przed sekundą mieliście przyjemność zobaczyć. Dla mnie bardzo wielka przyjemność, ponieważ tak jak już wspomniałem niejednokrotnie, te karpie są tutaj prześliczne. W ogóle nie zwracam uwagi na ich wagę, ich kolorystyka, ich ułuszczenie biją na głowę i są prześliczne. Wróćmy do tematu. Mowa tutaj o slip dirigu. Pokażę Wam tutaj na odcięciu mojej bluzy. Przypon ten gości w moim arsenale od początku tego roku, od początku tego sezonu. Ja tego przyponu używam głównie do kulek tonących lub bałwanków. Procentowo ogólnie używam 90% w łowieniu moim, używam przyponów z kulkami tonącymi, czy to 2.20, 2.24, czy to bądź 2.15. 10% to są bałwanki, 15 plus pop-up, 20 plus pop-up, również 24 plus pop-up. To już kwestia pory roku, to już kwestia temperatury wody i oczywiście miejsca, gdzie kładę swoje zestawy i miejsca, w których łowię. Przypon ten skonstruowany jest na haczyku Twister Longshank 2. Użyta tutaj plecionka 25 LB Armolink. Jeżeli chodzi o włos, włos tutaj zamocowany jest na koraliku. Do koralika przymocowana jest nić Batfloss i na tą nić właśnie naciągamy przynętę. Później tutaj ucinamy, zapalniczką przypalamy, tworzy się nam sztuczny grzybek i kuleczka się trzyma. Nie ma tutaj naprawdę obaw, aby nasza przynęta spadła, czy została na przykład podczas zasysania oderwana od przyponu. Konstrukcja tutaj tego haczyka i konstrukcja tutaj tego włosa, on jest na tak zwanej pętelce D, z tym, że jest to pętelka, która się ślizga. Jest to pętelka miękka, utworzona z głównej plecionki, tutaj głównego tego całego przyponu. Jak na razie w tym roku, bo tak jak wspomniałem, od tego roku używam tego przyponu, mam 100% skuteczność. Wszystkie ryby są zapięte idealnie, są nie do wypięcia, więc jak na razie ja jestem bardzo, bardzo zadowolony i oby tak było cały czas. Wam polecam, na pewno młodzi adepci wędkarstwa karpiowego, którzy próbują swoich przyponów, którzy na pewno tutaj szukają tego swojego jednego. Każdy karpiarz w swoim arsenale ma tam 2-3 takie przypony, ja również takie posiadam. Ten zaliczam jako mój drugi ulubiony, bo moją jedynką jest oczywiście kombirik, ale o tym na razie nie będę rozmawiał, może będzie jeszcze kiedyś okazja, aczkolwiek już na poprzednich swoich filmach, zdjęciach na pewno widzieliście mój przypon z ostatnim sztywnym elementem. Wracając do tematu, tutaj właśnie taki zestaw z taką kulką, 15 mm cytrus, kładę sobie wyznaczone miejsce, wyznaczony zestaw, podpinam do tego małą kiełbaskę, w której mam flejki zalane syropem cytrusowym i taki oto zestaw leci w miejscówkę, którą właśnie obławiam. Ja biorę się za wywózkę, bo już dnia jest coraz mniej, coraz szybciej słońce zachodzi, no i cierpliwie przy zielonej herbatce czekam, może jeszcze będę miał możliwość, może jeszcze będę miał okazję położyć pięknego karpia na macie. Robimy ostatnie 3 wywózki. Wszystkie 3 kije pójdą z nowymi przynętami, z nowymi PV-kami i zasypiemy troszeczkę tym razem tylko i wyłącznie kulkami. Może uda się to tutaj troszeczkę przesiać mniejszą rybę i może uda się ostatniej nocki coś złowić grubszego. Ja płynę teraz po jeden zestaw, zmienię go tam od razu, nie będę wracał na brzeg, położę
i wracam. Zostaną mi jeszcze 2 kije do przewiezienia, parze green tea i czekam. I podpinam gotowy zestaw z PV-eczką. Ok, gumka antysplątaniowa naciągnięta. Slip the rig, ciężarek, kamień na zrywkę. I tak się prezentuje ten zestaw. Cofniemy się troszeczkę i położymy tutaj w tym rowie swój zestaw, ale położymy go troszeczkę wcześniej, zaraz za ścianą ziela. Delikatnie położony zestaw. Do tego kilka kulek i wystarczy. Wracamy do brzegu. Zestaw numer 2, pojedynczy pop-up tutaj na łomańcu i położymy go tutaj przy trzcinach. Do tego PV-eczka i kilka kulek. Dwa i pół metra, więc delikatnie położymy nasz zestawik. Tutaj musimy się liczyć z tym, że po braniu ryba na 90% zaraz tutaj wjedzie w trzciny, więc musimy się tutaj przygotować na ewentualną walkę w trzcinowiskach. Tutaj również zasypiemy samymi kulkami. Dziesięć sztuk mniej więcej na zestaw i płyniemy do brzegu. Ok. Tu nam się kończy ziele. I tu wyląduje nasz zestawik trzeci, ostatni. Elegancko dobił do dna. Kilka kuleczek. I wracamy do brzegu. Za to właśnie kocham wywózkę pontonem, że można precyzyjniej położyć swój zestaw i na wędce można czuć, co znajduje się na dnie. Oczywiście wszystko trzeba wcześniej przebadać, ale później mam dużo większą pewność podczas składania zestawu z pontonu, że mam go niepoplątanego, położonego tak jak chcę. Teraz pozostaje mi zaparzyć herbatkę w moim M1 i czekać na branie. Te szybkie zasiadki mijają nieubłaganie. 48 godzin na Edwards Lake właśnie dobiło do końca. Ja już spakowany ruszam do pracy. Troszeczkę dni trzeba popracować po to, aby móc jeszcze ponownie w tym roku zamoczyć wędki w wodzie i jeszcze zrobić niejedną zasiadkę. Nocka niestety na pusto, nocka przemroziła, minus 1 stopnia. Aktywność ryb zerowa, jak zarówno poprzedniej nocy były jakieś spławy, coś się w ogóle działo, było życie na wodzie, tak tej nocy kompletna cisza, zero aktywności, zero spławów, co mi się wydaje przełożyło się na brak brań.
Ja uciekam do domu, uciekam do pracy. Przede mną jeszcze kilka zasiadek w tym roku. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście tego krótkiego vloga. Trzymajcie się i pozdrowienia, Kamil Okar Fishing.